Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kudłaty i zapraszam Was na kolejny odcinek. Odcinek mojego serialu pod tytułem Świat według Kudłatego. W tym odcinku postanowiłem zrecenzować postać. Postać bardzo wybitną i postać bardzo fajną. Przed Państwem Drzewo Dobromir. Pytacie, skąd go wziąłem? Tak naprawdę znalazłem go na śmietniku. Drzewo Dobromir pochodzi z tak zwanego gangu fajniaków. Jest to nielegalny gang, który działa już od kilku lat w Polsce i rozprowadza narkotyki na całym świecie. Drzewo Dobromir. Wygląda tak. Oczka urocze. Nosek taki bardzo... Takie ma włoski, takie... Ale coś jest z nim nie tak. Jeśli popatrzycie mu w oczy, zobaczycie tą pustkę. Drzewo Dobromir bardzo nienawidzi ludzi. Jak miał 5 lat, jego matka zginęła z rąk ludzi. Jego matka to było drzewo, tak samo jak on. Dlatego stał się narkotykowym przywódcą na całym świecie. Pytacie, co mogę z takim zrobić z Drzewem Dobromirem? Mogę na przykład go uderzyć w twarz. Także o tak. Mogę go jeszcze dusić. Co mogę głównie z nim zrobić? Drzewo Dobromir jest idealnym kolegą. Potrzebujesz kogoś na randkę? Drzewo Dobromir ci pomoże. Potrzebujesz pomocy w pracy domowej? Drzewo Dobromir ci pomoże. Potrzebujesz kogoś, żeby cię pocieszył? Drzewo Dobromir. Kurde. Więc polecam Drzewo Dobromir. Recenzja 5 gwiazdek na 8 drzew. Bardzo dobre drzewo. Polecam. Życzę Wam miłego dnia. Do widzenia. Kurde, jeśli nie powiesz, gdzie są pieniądze, to cię zabiję, rozumiesz? Zabiję! Zabiję!